The Voice Kids, co powiedzieli Kamel i Nowakowska, zaskoczyli widzów. Ostatnie wystąpienie Kamla i Nowakowskiej w The Voice Kids. Nietypowe komentarze padły podczas programu. Po pożegnaniu z pytaniem na śniadanie, Tomasz Kamel i Ida Nowakowska znaleźli się ponownie na ekranach w programie The Voice Kids. Ich obecność na scenie była oczekiwana a Kamel postanowił dodać trochę spontaniczności do atmosfery programu. Finał The Voice Kids przyniósł wiele emocji, a Kamel i Nowakowska mieli swoje pierwsze wejście na żywo od czasu odejścia z poprzedniego programu. W trakcie jednego z występów Kamel wyraził swój podziw dla umiejętności wokalnych jednego z uczestników, Nikodema Pajączka. Jednak jego komentarz, w którym stwierdził, że ma kontrakt na prowadzenie The Voice Kids, a nie Teenagers, wywołał lekkie zamieszanie. Choć jego intencją było prawdopodobnie pochwalenie talentu uczestnika, niektórzy mogli odbierać to jako subtelny komentarz na temat wieku innych uczestników. Ogólnie rzecz biorąc, Kamel i Nowakowska odniesieli się do swojego nowego etapu zawodowego z humorem i profesjonalizmem, zachowując swoją charakterystyczną energię i entuzjazm na ekranie. Ich obecność w The Voice Kids była jak powrót do korzeni, a ich spontaniczność i naturalność nadal przyciągały uwagę widzów. Mimo zmian w ich karierach zawodowych, Kamel i Nowakowska pokazali, że nadal są w stanie dostarczyć rozrywki i dodawać uroku programom telewizyjnym. Teraz, gdy zakończyła się kolejna edycja The Voice Kids, widzowie z pewnością czekają z niecierpliwością na kolejne projekty, w których będą mogli zobaczyć tę dynamiczną i utalentowaną parę prezenterów. Teraz, otwierając nowy rozdział po zakończeniu tego programu, Kamel i Nowakowska mogą spojrzeć w przyszłość z optymizmem i gotowością do podjęcia kolejnych wyzwań. Przyjaciele, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i obserwować nas, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i treściami. Kliknijcie, subskrybuj i obserwuj już teraz, aby nie przegapić niczego interesującego od nas. Dziękujemy za wsparcie.